Jest z nami pani Lidia Walczyk, opiekunka drużyny Cracovii. Nowy zespół, nowe nadzieje. Właśnie, jakie cele na ten sezon przed tym młodym zespołem, bo tak to trzeba określić? Ja myślę, podstawowy cel jest taki, żeby odbudować piłkę ręczną w Cracovii. Akurat robimy to wszystko pod nazwą Cracovii 1906. Chcemy wrócić do tradycji, które były w Cracovii. Przecież to był wielokrotny mistrz Polski, uczestnik mistrzostw Pucharu Europy. Był taki zastój w Cracovii, że nie było tej piłki ręcznej na wyższym poziomie. Zaczynamy w zeszłym roku. Dziewczęta, które będą teraz tutaj reprezentować Cracovię, zdobyły 5. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek. Do tych dziewcząt dołączyły studentki uczelni krakowskich. No i taki konglomerat zawodniczek będzie rozgrywał mecze w drugiej lidze. Oczywiście cel jest, tak jak powiedziałam, odbudowanie tej piłki ręcznej w Cracovii i występowanie już w rozgrywkach klasy wyższej. Rozpoczynamy od drugiej ligi. Kolejny etap to przejście do pierwszej ligi, no i myślę, że w przyszłości ekstraklasa. Tak bym sobie tego życzyła, żeby faktycznie ta piłka ręczna tutaj w Cracovii była. Pracuje pani z tymi dziewczynami na co dzień. Jak pani sądzi, na co je stać w tym aktualnym sezonie? Ja myślę, że powalczymy w tej drugiej lidze tutaj. Trudno mi od razu powiedzieć, bo dziewczęta nie miały kontaktu z grą seniorską, a to wiadomo, że to jest dość duża różnica, dość duży przeskok, ale myślę, że dziewczyny łatwo skóry nie sprzedadzą w tych rozgrywkach ligowych, będą walczyć, a myślę, że ta walka w tej drugiej lidze spowoduje to, że one nabiorą większej rutyny, obycia się z tą piłką seniorską i to będzie na pewno w przyszłości procentować. Jest z nami pani Aleksandra Pawelska, opiekunka Sośnicy Gliwice. Pani Aleksandro, jakie cele na ten sezon ma pani zespół? Jakie cele? No, pierwszy rok nie gramy w żadnych juniorkach, bo 3 lata pod rząd mój zespół uczestniczył w rozgrywkach juniorskich. Sukcesem, się pochwalę. I teraz no, przyszedł czas, że już chciałyby dziewczyny powalczyć o coś więcej. No nie wiem, no, mamy zespół, który opiera się głównie na wychowankach. No są dziewczyny ze Śląska, ale to już w drodze juniorskiej do nas przyszły i wzmocniły nasz zespół, ale to są raczej młode dziewczyny oparte na roczniku 9-4, 9-6, 9-5. Ja przygotowując się do tego spotkania znalazłem taki wywiad z panią. W 2011 roku mówiła pani, że daje sobie 2 lata na to, aby ten zespół awansował do pierwszej ligi. Mamy 2013 rok teraz. Wie pan co, zawsze jesteśmy w czołówce, zawsze jesteśmy tuż za zespołami, które awansują do tej pierwszej ligi, ale niestety na pewnym etapie nie da się przeskoczyć niektórych rzeczy. Chodzi tutaj przede wszystkim o finanse. Jeżeli chciałabym wejść do pierwszej ligi, no postaramy się oczywiście, ale wiadomo, zespoły, które awansowały do pierwszej ligi, wzmacniały się zawodniczkami z pierwszej i ekstraklasy, na co naszego klubu nie stać, dlatego opieramy się na młodzieży, której dajemy po prostu szansę grania i ogrywania się. Nie mamy żadnego parcia na... Zweryfikowałam te moje słowa przez 3 lata i doszłam do wniosku, że nie ma co na siłę porywać się na pierwszą ligę, kiedy te dziewczynki jeszcze miały dużo grania w rozgrywkach juniorskich. Teraz jest taki czas, nie wiem, czy mam na tyle mocny zespół. Dziewczyny chcą, pracują, nie mam wielkich gwiazd w zespole, są to dziewczyny pracowite. Jeżeli się uda awansować, to się uda, jeżeli nie, nie ma jakiegoś parcia na wynik.